Dzień dobry, cześć. Nazywam się Leszek Jarzdzewski. Zapraszam Was do komentarza Liberté. Chciałem z nim porozmawiać o tym, jakie skutki dla polskiej polityki może mieć inwazja Rosji na Ukrainę. Nie można jej absolutnie wykluczyć. Z różnych doniesień, także amerykańskich, wynika, że Rosja nie przestała się gromadzić wojsk na granicy z Ukrainą i że to, co wcześniej mogło być uważane za groźbę, taką kartę przetargową w negocjacjach, które się odbyły w poprzednim tygodniu, między innymi w Genewie, że to mimo wszystko mógł nie być blef i że te plany takiej konfrontacji wojskowej w pełnym wymiarze są czynione i procedowane. I jest teraz pytanie, jak zmieni się polska polityka, jak powinna się zmienić polska polityka w obliczu takiej bezprecedensowej agresji, której przemian od roku 1938 i inwazji Związku Radzieckiego na Czechosłowację i krajów Układu Warszawskiego, w tym Polski, tego typu sytuacji nie było, a z drugiej strony wtedy też nie doszło do regularnej wojny, ponieważ Czechosłowacja w zasadzie się poddała. Więc będzie to tak naprawdę potencjalnie największe starcie w tym rejonie świata od czasów zakończenia II wojny światowej. Jak powinna zareagować na to polska polityka? Po pierwsze, mocnym wsparciem dla Ukrainy. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości co do wsparcia humanitarnego, tak? Oddawanie krwi, pomoc migrantom wewnętrznym, ale także tym, którzy przybędą do Polski w takiej sytuacji. Ale widzieliśmy, jak zareagował rząd, jak zareagowała część opinii publicznej na to, że kilkanaście tysięcy osób próbowało przekroczyć granicę Polski. Zupełnie inna skala wyzwania czeka nas teraz. Jak na to będziemy przygotowani? Po drugie, wsparcie, takie już konkretne wsparcie z jednej strony wojskowe, jakieś defensywne. Czy Polska jest gotowa być takim kanałem przerzutowym dla NATO, dla Stanów Zjednoczonych, po to, żeby pomóc walczącej Ukrainie? Czy sami możemy udzielić jakiegoś wsparcia? Poza oczywiście wsparciem wojskowym, bo nie sądzę, żeby Polska była gotowa rozpocząć konflikt z Rosją w obronie Ukrainy. Tym bardziej, że nie widać możliwości, żeby Ukraina ten konflikt wygrała. Choć z kolei Rosja, gdyby miała ochotę zagarnąć dużą część Ukrainy, może to dla niej się skończyć tak jak w swoim czasie okupacja Afganistanu. Nie do końca wiadomo, po co Rosja miałaby to robić. Natomiast niestety jest taka realna możliwość, że tego typu scenariusz zostanie zrealizowany. I wreszcie pytanie, jak na to zareaguje to nasze polskie piekiełko, czy ten nieustanny spór, ta polaryzacja i taka ciągła walka polityczna zstąpi na drugi plan. Ona jest oczywiście wywoływana przede wszystkim nieodpowiedzialnymi decyzjami rządu, które łamią praworządność. Czy polski rząd wyjdzie z międzynarodowej izolacji, w której się znalazł na własne życzenie? Czy wycofa się z ustaw, które łamią i łamały tę polską praworządność po to, żeby zakopać topór wojenny z Unią Europejską i odbudować relacje z Amerykanami? Czy też będzie brnął w taką narodową tromtadrację, próbował budować poparcie przez właśnie strach, który zajrzy nam konkretnie w oczy, związany z wojną za polską granicą? Czy będzie próbował PiS zbudować jakąś formę porozumienia z opozycją? Bo to rząd tutaj musi być z inicjatywą. I czy opozycja będzie gotowa do tego, żeby na jakiś czas zawiesić taki bieżący spór polityczny? Bo wyzwania, jakie przed nami staną, zbudowanie zdolności na zupełnie innym poziomie zdolności obronnych Polski, jakaś pewnie forma militaryzacji społeczeństwa, nie można przecież wykluczyć nawet stanu wyjątkowego, skoro PiS go wprowadził na wschodniej granicy przy tak niewielkim, w zasadzie kompletnie nieistotnym zagrożeniu. Tak, nie było żadne zagrożenie, kilkanaście tysięcy ludzi w polskich lasach. Być może wprowadzenie takiego stanu wyjątkowego na jakiś czas będzie absolutnie uzasadnione. To wcale nie musi być tylko trik wyborczy, choć oczywiście wiemy, że PiS nie zawaha się użyć każdej sztuczki, która by pomogła mu zbudować poparcie i utrzymać się u władzy. Więc staniemy wszyscy przed bardzo poważnym dylematem, jak się zachować, widząc realne zagrożenie i mając rząd, który wydaje się, że nie do końca potrafi sobie radzić z jakimkolwiek kryzysem, a już szczególnie tak poważnym.
ale też jakby innego w tym momencie mieć nie będziemy i trzeba no, jasno jakby stawić czoła sytuacji, w której trzeba sobie radzić jakby z tym, co mamy, w sytuacji, której oczywiście nie chcielibyśmy, nie życzymy przede wszystkim Ukraińcom, ale też nie życzymy sobie. Te wszystkie bardzo poważne dylematy mogą stać się za chwilę realną, jakby staną się decyzjami, które będziemy musieli podjąć. Musimy zastanowić się, jak się będziemy wtedy gotowi zachować, przygotować plany ewentualnościowe no, w odpowiednich ministerstwach i sztabach, ale też myślę, że rozpocząć dość poważną debatę wewnętrzną, jakby do czego jesteśmy gotowi jako społeczeństwo i jak tym wyzwaniom możemy i powinniśmy stawić czoła, bo to może być jedna z najważniejszych momentów w naszej historii w ostatnim 30-leciu, jeśli nie najważniejszy. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni komentarz na ten temat, chociaż na pewno wolałbym nie rozmawiać z wami na temat wojny, ale myślę, że to musimy zacząć taką debatę już teraz, nie czekając na pierwsze czołgi przekraczające granicę ukraińsko-rosyjską. Dziękuję wam za uwagę. Polecam nasze podcasty i komentarze na Liberte. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.